Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kierowca ciężarówki gra w Euro Truck Simulator. W poprzednim odcinku dojechaliśmy tutaj do Madrytu z Murcji do Madrytu i teraz już mam tutaj wybraną firmę. Jesteśmy tutaj, trzeba dojechać tutaj i stąd już pojedziemy w stronę Francji, do Nicei. To też będzie raczej taka podróż składająca się z dwóch odcinków, może nawet zahaczę o trzeci odcinek. W każdym razie mamy tutaj 4 rano, tutaj spędziłem noc i teraz już można jechać się potem na czepę. Tego podjazdu troszkę mamy, zaraz sobie tutaj mi się ta regulacja włączyła. Chciałem F3. No to teraz, ale teraz mi pokaże. No nie pokaże mi, te kilometry mam. A teraz dopiero 84 km, także tego podjazdu troszkę jest. Czwarta rano, także za chwilkę się zacznie robić tutaj dzień. No tak, jeździmy teraz w nocy, to przynajmniej można widzieć, że ten napis, tą tablicę, którą mam z prawej strony, ona się fajnie podświetla w nocy. A ja w rzeczywistości nie jeżdżę z żadną tablicą, chociaż może to się zmieni, a przynajmniej na razie nie jeżdżę. Jak jeździłem za granicę, to miałem taką tablicę imienną. Miałem ją tutaj przed kierownicą, bliżej lewej strony. A to była taka zwykła tablica, nie podświetlana. Tu gdzieś zaraz już wyjedziemy z Madrytu. O, tutaj muszę zmienić w ostatniej chwili. A w tej Hiszpanii to szczerze mówiąc już nie pierwszy raz się na tym złapałem, że gdzieś można tutaj jakąś drogę pomylić czy coś i nawet i wylądować pod prąd, tak z jednym z wcześniejszych odcinków. Tutaj jest mój zjazd. A tutaj zaraz znowu zjeżdżamy 70 km. Musimy tutaj w stronę Walencji troszkę wyjechać. Tutaj na lewy. Tutaj gdzieś zaraz chyba już będzie znowu zjazd. Tak się kręcimy tutaj po tych drogach. Chyba może źle znowu pojechałem. Zaraz zobaczymy. Tak jest, znowu źle pojechałem. Znowu gdzieś tutaj powinienem tutaj odbić na prawą stronę i tędy pojechać. No i znowu niepotrzebne kilometry. Ale dobra, to już tego nie będę pomijał, nie będę nic tutaj ciął. No znowu już kolejny przykład, jak to w Hiszpanii.
że tutaj łatwo gdzieś zabłądzić, źle, za wcześnie czy za późno skręcić. No szczerze mówiąc, w innych państwach mi się tutaj w tym Eurotrucku coś takiego nie zdarzało tak często jak tutaj w tej Hiszpanii. Tutaj już muszę zjechać, odbić. Dobra. Tutaj się obracam na tym rondzie. To nawet coś innego. Inaczej to wygląda. Dosyć nietypowe skrzyżowanie. Jest zielone światło. Tutaj za chwilę też będzie jakieś chyba. To już mogę sobie odbić na ten pas. Jest zielone światło. Zjeżdżamy stąd. Dobra, tutaj teraz na ten. No i teraz chyba już dobrze jadę. Tak to czasem bywa niestety. W rzeczywistości też tak jest. Gdzieś się jedzie do jakiejś firmy czy coś, przegapi się jakiś zjazd. No tutaj. Tutaj chyba tutaj mam jechać. No teraz wydaje mi się, że dobrze pojechałem. Tak, i tutaj będę miał w prawo. O, tutaj. No i teraz już będzie dobrze. Trochę czasu będzie zmarnowane i to dużo, ale w końcu dojedziemy do tej firmy, byleby mi ten ładunek nie zniknął, bo tutaj oczywiście każdy ładunek ma tam swój czas, po jakim znika. Czterdzieści kilometrów jeszcze. Czwarty czerwca. Dzisiaj oczywiście mamy wyścig o Grand Prix Hiszpanii. No a kiedy ten odcinek się ukaże, to ten wyścig już będzie w trakcie, bo zdaje się, że o 16 ten odcinek będzie, a wyścig startuje o 15. No patrząc na kwalifikacje, to no, zapowiada się kolejny spacer Verstappena po pierwsze miejsce, ale za to może być ciekawie dalej. Walka o drugie, trzecie miejsce może być ciekawa. Mamy tam Sainza, mamy Hamiltona, jest jeszcze Alonso, który oczywiście w domu u siebie będzie chciał jak najlepszy wynik zdobyć. Także pomijając to, że Verstappen sobie odjedzie na 99%, to myślę, że tam dalej w stawce będziemy mieli ciekawy wyścig. Bo teraz w Barcelonie
jest od tego roku inna układ toru jest troszkę inny, ten trzeci sektor na duży plus, szczerze mówiąc. Wszystkim się ta zmiana podoba, bo tam pod koniec okrążenia zawsze w Barcelonie była ta szykana i ta szykana teraz zniknęła. No i po prostu teraz mamy taką znacznie szybszą tą część kończącą okrążenie, która być może będzie też sprzyjała wyprzedzaniom się pod koniec prostej startowej. No a my w końcu jesteśmy na tej firmie i bierzemy ten ładunek. Czy on jeszcze jest? Jest, jeszcze jest. Można coś tutaj zmodyfikować. Może być coś takiego. Puste palety, 22 tony. Coś mi tu nie pasuje. Żeby palety aż tyle ważyły. No dobra, bierzemy tą naczepę. Gdzie ona jest? Gdzie ta naczepa jest? Tam z tyłu gdzieś. Przynajmniej tak pokazuje tutaj nawigacja. Jest, już widzę. Tutaj jest. Trochę nierówno tutaj. Tak nawet było też słychać, jakby silnik zrywał trakcję. Widać takiego trochę też pyłu, jak robi, kiedy cofa. I gotowy do jazdy. No tylko pasowałoby bieg wrzucić. Dobra, teraz i jedziemy. Tędy chyba też można wyjechać. Tutaj nierówno. Znowu wyjazd jest tutaj. I w lewo trzeba skręcić. Nawigacja nas będzie prowadziła z powrotem do Madrytu i potem tutaj Saragossa, tędy tutaj obok Barcelony. No to zobaczymy, gdzie się uda dzisiaj jeszcze dojechać. Wolne z obydwu stron. Na rondzie tam w lewo. Tutaj nikogo nie ma, nie ma. Krawężniki tutaj są dosyć wysokie. Naprawdę, w Eurotrack Simulatora mieć te gogle VR byłoby super grać. Bo tak jak na przykład trzeba się rozglądać. Ja teraz mam prawe lusterko mam akurat włączone. Bo tak normalnie to bym musiał tutaj rozglądać się, myszką przesuwać. A to jest oczywiście coś, co zdecydowanie lepiej by to wyglądało, jakby to robił po prostu głową. No troszkę za szybko było. Tutaj muszę tam odbić. Nie ma nikogo, nie ma. Ten zjazd. Tutaj. Myślę, że gdzieś pod koniec tej trasy już trzeba będzie też zatankować, bo już powoli
No, jeszcze 1300 litrów. Ale to jest akurat gdzieś tak w sam raz na tą podróż. 1300 mam jeszcze do przejechania na tym zbiorniku. A do firmy mamy 1200, no niecałe praktycznie. Jakbym nie tankował, to na ostatnich kilometrach bym dojechał do firmy, ale trzeba będzie gdzieś zatankować, jak już będziemy no, w okolicach Francji. Albo może nawet jak dzisiaj będę na noc stawał. Teraz sobie wyłączyłem to lusterko dodatkowe, bo na razie nie będzie mi potrzebne. To no, tak głównie jak jadę przez jakieś miasto, skrzyżowania, ronda, to tam się przydaje. Czy podczas manewrowania. Tempomat włączony i sobie lecimy. A tutaj najpierw czeka nas jeszcze kawałek tego Madrytu do przejechania. Tutaj już muszę odbić. Muszę się kierować na Zaragozę teraz. Na wprost i tak nawet nie można pojechać. Tutaj muszę odbić w prawo. No już w ten tydzień będzie premiera MotoGP 23. W czwartek. Akurat to jest fajne, że jest Boże Ciało. To będę w domu. Także naprawdę będę miał mnóstwo czasu. Bardzo dużo czasu, żeby nagrać kilka nawet odcinków na zapas, bo oczywiście premiera MotoGP no to jest dla mnie bardzo ważną premierą, bo MotoGP to jest taka moja gra, gdzie dobrze pojechałem? Dobrze. MotoGP to jest taka gra, gdzie tutaj też prawo już od kilku lat po prostu seria z MotoGP mi nie wychodzi. MotoGP 20 było bardzo udaną serią, przynajmniej dla mnie. Jedna z moich najbardziej udanych serii. Samo to, że aż 150 odcinków tam powstało z tej serii. Potem było MotoGP 21. MotoGP 21 niestety tam no miałem jakieś problemy chyba z komputerem. Coś wydaje mi się, że na tym Windowsie 7, który jeszcze wtedy był, nie za bardzo ta gra chciała się uruchamiać, nie chciała działać zbytnio. No i tam po jakimś czasie przestałem nagrywać. Potem MotoGP 22, tutaj, czy nie, 21 tak musiałem nagle zrezygnować z nagrywania, 22 też nie wyszło. No ogólnie dwie ostatnie wersje MotoGP, no nieudane naprawdę. Po jakimś czasie musiałem rezygnować z nagrywania, no ale teraz już MotoGP 23 to jest coś, co już po prostu no musi wyjść, musi się udać. Tryb kariery oczywiście jest tam, ten tryb troszkę zmodernizowany w końcu, wygląda to dużo lepiej niż przez ostatnie lata. Przez ostatnie lata było praktycznie to samo wszystko. Ale wątpię, żebyśmy na przykład mieli ten Red Bull Rookies Cup na samym początku, tylko od razu pewnie już się w Moto 3 zacznie. Ciekawe, jak ten model jazdy też będzie wyglądał. No ciekawe. Już w poniedziałek, w czwartek, już w czwartek premiera. Myślę, że i nawet dwa odcinki na premierę wrzucę. Bo z MotoGP to zawsze jest tak, że pierwszy odcinek to ja poświęcam na to, żeby tam założyć tą karierę i ewentualnie coś tam pod koniec jeszcze jakiś trening zrobić czy coś. A dopiero od kolejnych odcinków już się tak biorę na poważnie. W MotoGP 20 pierwszy sezon robiłem też tak,
że pokazywałem i treningi, i kwalifikacje w całości, wszystko. Od drugiego sezonu tego nie pokazywałem. Nie wiem, może nawet zrobię ankietę, jakby to miało wyglądać teraz, czy po prostu pokazywać tak, że też te treningi, czy od razu tylko kwalifikacje i wyścig. No a też z kolei w następnym tygodniu mamy już Formułę 1 i to jest dla mnie to będzie naprawdę ciekawy okres. Nowe MotoGP, nowa Formuła 1 w tym samym czasie, praktycznie tydzień różnicy tylko. Trzeba będzie jakoś te dwie serie pogodzić. Najgorsze dla mnie będzie, wiecie co? Punkty hamowań na, szczególnie na tych trasach, gdzie MotoGP i Formuła 1 jeździ. Bo oczywiście Formuła 1 to jest zdecydowanie późniejsze hamowanie, na przykład niż MotoGP. Może mieć taki nawyk, dajmy na to taki pierwszy, lepszy tor, gdzie mamy Formułę i MotoGP, czyli Barcelona, gdzie dzisiaj się Formuła ściga. Na przykład dajmy na to pierwszy zakręt. No przecież w Formule 1 tam do pierwszego zakrętu się hamuje gdzieś coś między 100 a 50 metrem. A w MotoGP to się hamuje znacznie wcześniej. I właśnie myślę, że takie te różnice, jeśli chodzi o te punkty hamowania, to może być coś, co mi będzie sprawiało może tutaj taki dyskomfort, że tak powiem, żeby się przestawiać z MotoGP na Formułę. No oczywiście też prędkości w zakrętach, to jest też nieporównywanie. Także może być ciekawie. No a my już sobie wyjechaliśmy tutaj z Madrytu. Tutaj jeszcze na razie to tak nie wygląda, ale jak będziemy w okolicach Saragossy, to tutaj w okolicach Saragossy już może być tak delikatnie pustynnie, z tego co mi się wydaje, bo w okolicach Saragossy jest też położony tor Aragon. I właśnie dookoła Aragonu są takie bardziej, no, że tak powiem, pustynne klimaty. Tutaj musimy zmienić pas na lewy. Coś tutaj nie idzie na tym prawym pasie. Wjeżdżamy. Już tam były znaki, że Aragon. Tutaj ta laweta tak troszkę wolniej jedzie. No ale przez to, że ten przede mną zaczął wyprzedzać tą lawetę, tutaj znowuż tego nie bardzo mogę wyprzedzić, ale idzie jakoś. A u nas w Polsce też bardzo ważna zmiana. Od sierpnia, zdaje się, czy gdzieś w tej okolicy, ma być zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i ekspresówkach, ogólnie na drogach szybkiego ruchu, czyli tak jak teraz ja sobie tutaj no, przecinam sobie lewym pasem. Teruel, Walencja, to tutaj to jest gdzieś ta okolica. To jest gdzieś ta okolica tego toru Aragon. No dobra, wracając. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek w Polsce na autostradach, ekspresówkach. To może działać w dwie strony. Oczekiwania są takie, żeby upłynnić ruch, zwiększyć bezpieczeństwo i tak dalej. Ale ja już zaraz wam wytłumaczę, że to może być nie do końca tak kolorowo. Ja oczywiście, jako kierowca ciężarówki, no to chyba się możecie domyślać, że ja tego zakazu nie popieram i tak dalej. No i tak jest, nie popieram tego zakazu, ale już to tłumaczę. Jeśli chodzi o te same zakazy, to no to też to nie ma o czym mówić. Warto to zaznaczyć, że kierowcy ciężarówek się też sami przyczynili do tych zakazów. Między innymi dlatego, że
czasem może być naprawdę marginalna różnica prędkości i powiem Wam, jak ja robię. Kiedy ktoś jest ode mnie no, wolniejszy, kiedy jadę, no, zaciągnąłem sobie ręczny teraz, zły przycisk, kiedy ktoś jest ode mnie wolniejszy o ten 1 km na godzinę, to ja kogoś takiego nie wyprzedzam. No bo jeśli jadę od kogoś o ten kilometr na godzinę szybciej, to wyprzedzanie kogoś takiego jest no bezsensowne. Chyba że gdzieś na przykład mamy górkę i tamten jest cięższy, no to wtedy okej. Tutaj mamy Saragossę, tylko nie wiem, czy ten prawy pas się skończy, czy mogę sobie na niego zjechać. Tutaj gdzieś będzie mi pokazywało zaraz te strzałki, czyli chyba mam zostać w tym środkowym pasie, bo tutaj te strzałki pokazują, że przejść na lewo bardziej. Tak, już widzę, to zostaje na tym środkowym pasie, bo tamten się kończy zaraz. No więc tak, jeśli jest różnica 1 km na godzinę, to naprawdę nie ma sensu wyprzedzać. Chyba że właśnie jest górka czy coś i tamten kierowca wolniejszy, on zacznie jeszcze wolniej pod tą górę jechać. Ale jak już jest większa różnica prędkości, no to oczywiście no, mamy prawo wyprzedzać no, jak każdy inny. Tylko tutaj też pojawia się inna kwestia. Moim zdaniem bardziej niż zakaz wyprzedzania dla ciężarówek, to powinno być coś takiego, że po prostu kierowca, który jest wyprzedzany, powinien mieć obowiązek, żeby ułatwić to wyprzedzanie. Bo jednak ciężarówka to jest ponad 16 metrów długości. Druga ciężarówka też te ponad 16 metrów długości. I to jednak trochę czasu zajmuje, zanim te 16 metrów się pokona, kiedy jest nieduża różnica prędkości. A jeśli kierowca, który jest wyprzedzany, dosłownie na te parę sekund zwolniłby, żeby ten manewr przebiegł dużo sprawniej, dużo szybciej, to myślę, że tych zakazów by aż tyle nie było. Zakazy wyprzedzania dla ciężarówek między innymi powstały przez to, że kierowcy sobie nawzajem utrudniają życie. Jeśli właśnie podczas takiego wyprzedzania jeden drugiemu potrafiłby odpuścić, zwolnić, to myślę, że aż tyle zakazów by nie było. Myślę, że zostałyby tylko zakazy wyprzedzania gdzieś tam w okolicach jakichś wzniesień. Ale jakby kierowcy potrafili sobie ustępować, to myślę, że większości zakazów wyprzedzania by nie było po prostu. No a teraz ta druga strona, bo powiedziałem, że kierowcy ciężarówek troszkę się przyczynili sami do tego, że te zakazy są, no bo tak jest. Ale teraz druga strona. Czy rzeczywiście ten zakaz poprawi coś na drogach, czy rzeczywiście będzie bezpieczniej? No szczerze mówiąc wątpię. Oczywiście chciałbym się mylić, żeby było bezpieczniej, bo oczywiście im bezpieczniej na drogach, tym lepiej, ale to jest tak, kiedy ciężarówki nie będą się mogły wyprzedzać, to dajmy na to, będzie poniedziałek, kiedy wszyscy wyjeżdżają za granicę, albo piątek, kiedy wszyscy wracają do domów. Cysterny lub firmy, które mają samochody zablokowane na 80. No oczywiście prędzej czy później trafi się na drodze taka ciężarówka, która będzie jechała te 80 km na godzinę i momentalnie utworzy się za nią no, kolejka, i to bardzo długa kolejka. Na naszych autostradach i ekspresówkach, kiedy ten zakaz wejdzie w życie, to będą się tworzyły takie konwoje, procesje, w których będzie jechało po kilkanaście, może i nawet kilkadziesiąt ciężarówek. I po prostu prawy pas na autostradzie, no on tak jakby no, przestanie istnieć, bo będzie zajęty w całości przez ciężarówki.
i tak samochodom osobowym. Będzie im ciężko zjechać z autostrady, będzie im ciężko wjechać na autostradę, przez to, że praktycznie non-stop będą jechały ciężarówki prawym pasem. I co? I zostaje nam lewy pas, a na lewym pasie, w którym będą jechały tylko osobówki, no przecież dobrze wiemy, że nie każda osobówka jedzie 140 na autostradzie. Zdarzają się takie, które jadą 110, 100, a czasem i nawet zdarzają się takie osobówki, które no jadą tak samo jak ciężarówka, 90 km na godzinę. I właśnie co wtedy? No? Czego się zatrzymałeś? Przecież tutaj mamy ten... Mamy taki pas, że się nie trzeba zatrzymywać. No i prawego pasa nie będzie. Na lewym pasie pojedzie sobie osobówka, która będzie jechała 100 km na godzinę i ona też zrobi za sobą zator. Zamiast płynnego ruchu, to będziemy mieli po prostu dwa pasy, które będą jechały jeden 80, a drugi 100 km na godzinę. Taki jest czarny scenariusz i to nie jest jakieś tam widzimisię, tylko to jest coś, co może się wydarzyć. Naprawdę może się coś takiego wydarzyć, że autostrady zamienią się w takie dwa pasy, że jeden będzie jechał 80, a drugi 100. No a jak nie ma zakazu wyprzedzania dla ciężarówek, to te ciężarówki, one się posortują, szybsi sobie pojadą, wolniejsi sobie zostaną i już. Szczerze mówiąc, też zdecydowanie bardziej poprawiłoby sytuację to, gdyby autostrady były trzypasmowe, bo w obecnych czasach samochodów, czy osobowych, czy ciężarowych jest tak dużo, że one się po prostu nie mieszczą już na tych dwóch pasach. I problemem bardziej na naszych drogach jest przepustowość, jest za mała przepustowość. Ale pożyjemy, zobaczymy, jeśli ten zakaz wejdzie w życie, to bardzo szybko się okaże, co się będzie działo. No tak jak mówiłem, gdyby kierowcy ciężarówek potrafili sobie ustępować i zwalniać, kiedy tam ktoś inny wyprzedza, to by było lepiej. Ale też właśnie druga strona, no to ten zakaz, on raczej nie przyniesie. No chciałbym się mylić, ale raczej on na dobre to nie zmieni, ten zakaz na naszych drogach. No a co tutaj się dzieje u nas? Bo teraz troszkę nawet straciłem taką rachubę, gdzie ja jestem mniej więcej, w jakiej okolicy. Tutaj będziemy zmieniać region. Katalonia. No, wjeżdżamy do Katalonii, czyli już gdzieś niedługo okolica Barcelony. Bo dzisiaj też muszę sobie jeszcze nagrać jakiś odcinek z Gran Turismo, zdaje się, bo mam jeszcze z Formuły jeden taki odcinek z F1-22, który bym chciał nagrać. Pełny dystans wyścigowy, cały wyścig. Ale na to trzeba być dobrze wypoczętym, bo to jest ponad godzina jazdy non-stop. Ja też nie będę chciał jakiejś przerwy robić, tylko będę chciał to nagrać na raz. Zobaczmy sobie, ile mamy tutaj jeszcze tego dystansu do przejechania. 837 km. No to jest jeszcze. Jest jeszcze trochę czasu. Mamy już ponad 30 minut nagrania, więc możliwe, że zrobimy tak, że już gdzieś teraz, na najbliższej stacji możliwej, gdzie będzie, to sobie staniemy, skończymy odcinek. Ja oczywiście spał nie będę tutaj, bo to jest jeszcze południe, jest jeszcze za wcześnie, żeby tutaj robić odpoczynek. I po prostu następny odcinek sobie zaczniemy z tego miejsca, gdzie się zatrzymam.
i chyba jeszcze nie dojedziemy na miejsce. Chociaż może zobaczę sobie, gdzie my to jesteśmy teraz już. Czy jest już okolica Barcelony? Jest już niedaleko Barcelony. Tutaj będzie możliwość koło Barcelony, żeby pójść spać. I chyba tutaj się zatrzymamy. A w następnym odcinku, czy z Barcelony do Nicei uda się dojechać? Może być ciężko. Tutaj znowu i widzicie, jadę sobie 90 autostradą, a zbliżam się do osobówki. I w Polsce na przykład, kiedy wejdzie zakaz, no to takiej osobówki, która jedzie mniej niż 90, to nie będę mógł uprzedzić. A szczerze mówiąc, osobówki, które nie potrafią jechać 90 na autostradzie, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie może być dla kierowcy ciężarówki. Że tak powiem, nic tak nie denerwuje kierowcy ciężarówki, jak osobówka, która na autostradzie nie potrafi jechać 90. Barcelona, Francja, już tutaj znaki. No jesteśmy już obok Barcelony. Przez samo miasto nie przejedziemy. Ciekawe, czy będzie chociaż cokolwiek widać. Tutaj mamy bramki, a chyba gdzieś też właśnie już tutaj za bramkami niedaleko będzie ta stacja. Trochę zwolnię, żeby znowu mi mandatu nie nałożyli. Tutaj na wprost zdaje się jest ten telepas. Nie. No to super. Tu jest czerwone światło. A jeszcze na koniec odcinka taka przygoda. Muszę się teraz cofnąć. Szczerze mówiąc, w prawdziwym życiu taka sytuacja zdarzyła mi się tylko raz mi się zdarzyła. Było to w Serbii, bo ja raz w swojej karierze kierowcy pojechałem do Serbii. I tam też tak mi się coś zdarzyła, taka sytuacja, że podjechałem na bramki, które się okazały no nieczynne. Nieczynne i trzeba było też tak trochę cofnąć do innego okienka. No, dosyć taka stresująca sytuacja to była. Tym bardziej, że ja wtedy w Serbii to byłem pierwszy raz. No i w ogóle nigdy więcej już potem w Serbii nie byłem, tylko raz tam byłem. A musimy pojechać aż tutaj. Całkiem tutaj musimy pojechać. Nikogo tutaj nie ma, nie ma. Tutaj wszystko pozamykane. Tutaj dopiero chyba jest. No to jest tylko tutaj te dwie bramki są czynne. To jest aż, że tutaj nikt mi nie chce się tutaj z nikim zderzyć. Tylko dwie bramki są czynne. To jest też dziwna sprawa. Na takim odcinku tylko dwie bramki są czynne. Ale już pokonaliśmy te bramki i gdzieś teraz już tutaj będzie ta stacja. Porta de Barcelona. Słyszałem nazwę tej stacji, tylko niestety chyba słyszałem tą nazwę w złym znaczeniu, bo wydaje mi się, że kiedy słyszałem o tym Porta de Barcelona, to że
w takim sensie, że gdzieś tam kogoś ukradli czy coś. No Barcelony tutaj raczej nie będzie widać z tego miejsca. Tutaj odbijamy. No, Barcelony tutaj nie będzie widać na pewno. No, tutaj mamy w ten sposób parking zrobiony. A nie, tam jest wyjazd normalnie. Tylko czy ja tutaj mogę zatankować potem gdzieś? Jak tu jest? Tam na wprost. Może tam się uda zatankować. No dobra, no to parkujemy. Tutaj nikogo nie ma. Nie jedzie nikt, nie. Teraz trzeba jeszcze się ładnie ustawić w liniach. Może jeszcze tutaj katnie na przodu. Dobra. I tutaj robię sobie tą, w cudzysłowie, pauzę 45 minut. No a my się już widzimy w następnym odcinku. Jesteśmy w drodze już do Francji. Wyjeżdżamy z Hiszpanii. Spędziliśmy w Hiszpanii parę odcinków. Tutaj wjechałem tędy, przez Bajonę, Irun. I tutaj najpierw do Koruny i potem przez Portugalię, tutaj Sewilla, tutaj potem Murcja była, Walencja, Madryt, Saragossa. No Barcelony nie uda się zahaczyć, ale może się uda zahaczyć. Kto powiedział, że nie możemy sobie na przykład przejechać o tak przez Barcelonę? Tylko teraz muszę resetuj nawigację. Resetuj. Ja bym chciał tutaj gdzieś sobie tędy. Nie. Jak to zrobić? Jak to zaznaczyć? O właśnie, tak, tak chcę pojechać. Pojedziemy sobie przez Barcelonę. Czemu nie? No już to jest oczywiście bardzo niedaleko do granicy z Francją, także w następnym odcinku przejedziemy sobie przez Barcelonę i potem zobaczymy, czy uda się dojechać do Marsylii, a może i nawet już na miejsce. Także za ten odcinek już dziękuję i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym.